Well, here we go again. To była niewątpliwie najlepsza z dotychczasowych edycja Suwałki Blues Festival. Kilkuset wykonawców, wśród których prawdziwe perły. Eric Burdon, Mavis Staples, Billy Gibbons, Nuno Mindelis i na deser organek. A przed nimi morze ludzkich głów, które uległy magii płynącej z festiwalowych scen. O ile 2 lata temu pojawiała się myśl, że formuła tej imprezy zaczyna się wyczerpywać, o tyle tegoroczna edycja była całkowitym zaprzeczeniem tej tezy. Pierwsze godziny 4-dniowego święta bluesa były już sygnałem, że będzie wyjątkowo. Tradycyjnie na Suwalskiej Alei Bluesowych Gwiazd odsłonięto 10. z kolei tablicę z nazwiskami artystów, którzy na suwalskich scenach święcili triumfy rok temu. Ale chwilę później spadła zasłona z postaci bluesmana wspartego na ławce. Figura natychmiast zdobyła serca tak mieszkańców, jak i gości odwiedzających miasto przy okazji kolejnych edycji festiwalu. Smooth Gentleman, trio, które 3 dni później wygrało polskie eliminacje do odbywającego się w Portugalii European Blues Challenge 2019, rozgrzało publiczność na koncercie inauguracyjnym. Jego główną gwiazdą był Sebastian Riedel i Cree. W części koncertu transmitowanego na żywo w radiowej Trójce Riedlowi i jego formacji towarzyszyła zaprawiona w bojach Suwalska Orkiestra Kameralna. Koncert otwarcia jeszcze trwał, gdy rozpoczęły się pierwsze koncerty klubowe, dla niektórych kończące się wczesnym rankiem. Fani bluesa mieli jednak niespożytą energię i poranki rozpoczynali śniadaniami bluesowymi.
Muzyka brzmiała w mieście praktycznie bez przerwy. Piątkowy wieczór i koncert Erika Bardona sprowadził pod główną scenę wielotysięczną publikę. Bardon kilkakrotnie odwiedzał już Polskę, ale do Suwałk przyjechał po raz pierwszy. 53 lata po fenomenalnym koncercie w Katowicach, tak go wspominał. Visits to any country that I've had anywhere, anytime, because I was so young and because I was being put into the depths of the political spectrum and getting to realize why Poland and Polish people meant so much to me. One of the first people who showed me the power of jazz music and blues music was a Polish friend of mine in Newcastle. Polish kid, and I said, the audience were incredible, they were wild, completely wild, jumping all over the place, and there was no heat in the facility, they were just relying on body heat, and I said, the audience were real wild, and he said, yeah, it wasn't because of you, because they were wild, they were demonstrating against Stalin. Suwalskim festiwalu wystąpił z towarzyszeniem nowego składu Animalsów. Jednak utworów starej formacji nie mogło zabraknąć. Jak sam mówił... Well, I have to do Animals hit records. Everybody expects that. So that's what I do, you know. But when I can, I push all that stuff in there. So I try and... try and engineer a set that incorporates the Animal songs but also does a detour into blues and you know, stuff like that. But let me tell you something, there's two kinds of people I just can't stand. It's a lying woman and a cheating man. Podczas koncertu wybrzmiało It's My Life, When I Was Young, Bring It On Home To Me. Nie mogło też zabraknąć utworu, który zna chyba cały świat. Yeah.
spotkania z dziennikarzami, dzielił się swymi spostrzeżeniami na własny temat, na temat istoty bluesa, mówił też o jego źródłach. I trust in anybody that tries to express themselves through that medium. You know, to me, blues music from the very first time I heard it was religion. It was religion to me. So you can say, okay, I don't believe in God, but you can say, I don't think there's no religion or any hope, any levels higher than you are. If you think that way, you're really in trouble. So to me, blues is like really simple, three chords, just like the Father, the Son, the Holy Ghost, and God Himself. It's a makeup of what has been instilled in to me in terms of religion since I was a kid. But you know, when you go to a black church in Africa, America, you realize the power of religion, you know. And when white folks get together, it's just so my dying. But you know what? This hit me really hard when Jimi Hendrix died. You know, I was in the same room in the aftermath, and it was the first time in life that I wanted to find a place to meditate and help myself get over that. And there was a church just along the street from where he was, and I ran along to the church, went straight to the front door, and it had big chains on it and a big padlock. I was like, what's that all about? O ile Henryx dla Bardona był przyjacielem, o tyle muzyka Henryxa było, jak się okazało, niezwykle ważna dla innego artysty, który w niedzielę sprowadził przed scenę przy ratuszu kilka tysięcy fanów. To spotkanie z wami jest dla mnie bardzo wyjątkowe, bo jestem jednym z was, bo tutaj wszystko się zaczęło, mówił Tomasz Organek do około 10-tysięcznej publiczności. Tutaj się urodziłem. Miałem z 15 lat, gdy wraz z ojcem przyjechałem tutaj starym Mercedesem, żeby złożyć papiery do szkoły. Jechaliśmy tą ulicą. Kościuszki. Tam dalej za sceną jest Petetek. Ciągle jest, a obok niego był wtedy mały sklepik muzyczny. Ojciec tego dnia kupił w nim trzy kasety. Jimiego Henryxa, Beatlesów i Tadeusza Nalepy. Dając mi je, powiedział: dorosłaś, więc słuchaj porządnej, dobrej muzyki. Już ją zrozumiesz. Tak Organek zapowiedział swój koncert, a chwilę później po prostu uwiódł rzekę ludzi, których tłum kończył się kilkaset metrów od sceny, na której wraz z nim zagrali Magda Piskorczyk, Wojtek Waglewski i Piotr Nalepa. Z ogromnej platformy popłynęła Mississippi w ogniu, Głupi ja, ale też utwory tych, których tak jak chciał jego ojciec, wywarli największy wpływ na kształtującą się wrażliwość muzyczną Tomasza Organka. Beatlesów, Henryxa, Nalepy. Nie zabrakło też tekstów Edwarda Stachury. Wiecie, dlaczego to ciągle jest dobre, fajne, aktualne, dlaczego to wciąż żyje, pytał publikę i od razu odpowiadał, bo to jest prawdziwe. Dlatego jest tak cenne. U stóp największej festiwalowej sceny nie było chyba ani jednej osoby, która mu w to nie uwierzyła, a sam koncert był naprawdę wyjątkowy. Wyjątkowo też festiwalowa publika przyjęła Mavis Staples. Wielka dama amerykańskiej sceny muzycznej od pierwszych chwil porwała publiczność niezwykłą energią, fenomenalnym wokalem i otwartością. Mavis Staples jest prawdziwym dowodem na to, co mówił Eric Bardon. Wejdź do afrykańskiego kościoła i poczujesz siłę i znaczenie religii. Mavis Staples pierwsze muzyczne kroki stawiała w kościele, śpiewając z rodzeństwem gospel. To grupa zaliczana do najwybitniejszych przedstawicieli chrześcijańskiego rocka, która z czasem stała się najsilniejszym głosem ruchu na rzecz praw obywatelskich. Solową karierę artystka rozpoczęła pod koniec lat 60. Dzięki Janowi Chojnackiemu nie uszedł uwadze zgromadzonego tłumu fakt, że na suwalskiej scenie wokalistka stanęła na 3 dni przed 79 urodzinami. I wówczas
Wówczas to 10-tysięczna publika zaśpiewała dla Mavis Staples. Znakomicie został przyjęty również artysta zwany Bestią z Brazylii, wybitny gitarzysta Nuno Mendes. Gitara zdobyła jego serce, gdy miał zaledwie 5 lat i pozostaje jej wierny do dzisiaj. Ten uznany w 1998 roku za najlepszego gitarzystę bluesowego muzyk jest również wokalistą i autorem tekstów. Pytany o istotę i wagę słowa w przekazie artystycznym, o to, czy słowo może zmienić świat, odpowiedział. That can change a lot. Blowing in the wind, and Desolation Road, that kind of, you know, real poetry, real literature. I think the message is important. Yeah, I think it can change. And also the music can change. Sometimes we play and see kids, you know, and you see their eyes shine a little. So this may be changing this kid's life. And in Brazil, especially useful, because there are a lot of kids with no path. Podobną opinię o znaczeniu słowa ma Tomek Organek. W wywiadzie udzielonym nam zaledwie kilka miesięcy temu mówił. Często wspominasz, że jakby te teksty są najważniejsze w twojej muzyce, w twojej twórczości. Są, oczywiście, że są. Z czego to wynika? No z chęci... No i tutaj widzisz, dochodzimy do akceptacji. No, do... Człowiek podświadomie szuka akceptacji jakiejś grupy, w której się dobrze czuje, bo wtedy się dobrze czuje. To są proste rzeczy z psychologii. Ja chcę powiedzieć coś do ludzi, to co mnie gryzie, trapi, to co obserwuję, to są jakieś takie proste obserwacje, ale jednak moje, poczynione moim okiem, moim sercem i umysłem. I mam potrzebę podzielenia się moim widzeniem świata z drugim człowiekiem po to właśnie, żeby znaleźć akceptację. To jest podświadome, ale jednak istnieje. Bo wtedy się człowiek czuje bezpiecznie, jeżeli druga osoba potwierdzi, że tak, rzeczywiście, ja też tak uważam. I wtedy się człowiek czuje lepiej. No i to jest pewnie taki prawdziwy motyw, dla którego to robię. Taki podświadomy oczywiście, tak mi się, tak jestem przekonany, że tak jest. No ale, a przechodząc do takiej, do takiego motywu bezpośredniego, no to słowo zawsze jest najważniejsze. Od słowa się wszystko zaczyna. Słowo było pierwsze. I bez słowa muzyka miałaby, przynajmniej muzyka rockowa, byłaby pozbawiona trochę kontekstu. Bo jeżeli uprawiamy muzykę instrumentalną, jeżeli uprawiamy jazz czy jakieś inne gatunki instrumentalne, to możemy spróbować porozumieć się dźwiękami, jakimś nastrojem, jakimiś środkami muzycznymi, ale jeżeli gramy piosenki, decydujemy się na taką formę, no z gruntu rzeczy poukładaną, no to musimy coś jeszcze powiedzieć, no bo to nie wystarczy na parę akordów, więc stąd się bierze to słowo, stąd się biorą teksty. A te są najważniejsze, bo ja się bardzo dobrze czuję w słowie, w operowaniu słowem. Sprawia mi to olbrzymią frajdę, przyjemność i to mi daje to spełnienie, że mogę, bo czuję, że dźwiękami nie opiszę tego, co chcę powiedzieć. I słowo, język, w szczególności język polski daje mi tę możliwość. A czym słowo jest dla Ricka Bardona? I think that people can change the world. They can try and they can try again. And if it doesn't try, try again. But there are a few
men and women in the world whose lyrics, not particularly musicians, but writers, whether you like them or not, their words are still meaningful to a lot of people, like William Shakespeare, for instance. Kolejne spotkanie na Suwałki Blues Festival już za rok.